Jeśli jest jakaś grupa menedżerów w korporacjach, która ma najgorzej ostatnio, to to są ludzie odpowiedzialni za łańcuchy dostaw. Tu, z, najpierw, tu się zgadzam. Najpierw oberwali przez COVID, teraz e, niektórzy z nich, przynajmniej w niektórych firmach, e, odczuwają skutki wojny e, i sankcji. Ne, na ile to Państwa dotyczy i na ile Państwo sobie poradzili z tym problemem już wcześniej, właśnie podczas pandemii? Ja myślę, że pandemia nauczyła nas bardzo dużo w tej kwestii. Tak? To, był dla, to była dla nas taka gigantyczna lekcja balansowania między globalizacją, regionalizacją i lokalizacją zakupów. Ja myślę, że my korzystaliśmy z tych wszystkich efektów, które, które mogliśmy wtedy wykorzystać, dlatego że kilka rzeczy jakby się okazało. Po pierwsze, bardzo długoterminowa, strategiczna współpraca z globalnymi albo regionalnymi partnerami wyszła nam na dobre, tak, czyli te takie relacje, bym powiedziała, partnerskie, długoterminowe kontrakty, współpraca, zrozumienie i partnerstwo pozwoliło nam wielokrotnie jakby kupić niedostępny wolumen szybciej, czy nawet powiedziałabym taniej niż albo nasza konkurencja, albo bym powiedziała również lokalne firmy. Natomiast też bardzo mocno skupiliśmy się na dywersyfikacji daj, jakby dostawców, i na tym, aby posiadać ich więcej na wypadek właśnie tego typu kryzysów, oraz żeby w większości regionów, również na rynku polskim, posiadać dostawców, jeżeli nawet oni są częścią grupy regionalnej lub, lub, lub globalnej, którzy posiadają produkcję albo w Polsce, albo w ramach krajów Unii Europejskiej. Dlatego, że szczególnie podczas pandemii bardzo duże były problemy z transportem, w ogóle z dostępnością kontenerów jakby transport surowców i opakowań był bardzo skomplikowany. No i my spędziliśmy jednak te, te półtorej roku, dwa lata tak naprawdę pandemii na rozwijaniu również tego łańcucha dostaw i dostępności surowców i opakowań, na ile to jest oczywiście możliwe w regionie, niekoniecznie w Polsce, ale, ale, ale w regionie. I myślę, że taką kolejną rzeczą jest elastyczność. Wprowadziliśmy na ile mogliśmy elastyczne receptury. Aby móc wymieniać na przykład olej rzepakowy na olej słonecznikowy w zależności od jego dostępności. No i trzecią kwestią jest współpraca znowu z retailem, z naszymi partnerami handlowymi, gdzie w przypadku jakby no braku dostępności pewnego rodzaju produktów czy towarów, no jakby staramy się myśleć o optymalizacji całego łańcucha dostaw i produktów mniej miksowanych, które do nich jakby. Wysyłamy, no, czy też potencjalnie krótkoterminowo ograniczać nasz asortyment, aby mieć główny priorytet, jakby dostępność tych, tych produktów po, po naszej stronie. Myślę, że następne 18 miesięcy nie będzie prostsze. Naprawdę wygrają firmy w tym momencie, które będą miały dostępny produkt. A jakiś specyficzny kłopot związany z wojną, bo Obie strony konfliktu to potężni producenci żywności. Dokładnie. To znaczy, tak, po naszej stronie na pewno ma to duży wpływ na e, dostępność pomidora, dlatego że jakby bardzo duża produkcja e, pomidora i pasty pomidorowej e, była na Ukrainie i jakby w tym momencie, po pierwsze, ona jest jakby niedostępna, po drugie, oczywiście szacujemy dużo niższe zbiory e, niż, e, niż było to możliwe e, rok temu. E, no i tutaj jakby taka Fala wielu rzeczy, oprócz jakby problemów związanych z wojną na Ukrainie, mamy suszę w Hiszpanii, jakby cała ta podaż jakby pomidora i jego dostępność na rynkach europejskich e, będzie mniejsza, a znowu jego opłacalność importu z rynków amerykańskich czy Ameryki Południowej e, przy tak wysokich kosztach e, transportu e, jakby no, przestaje mieć sens więc jakby myślę, że my tutaj mówimy o jakby jednym surowcu, natomiast no wiemy, że głównie dostępność zbóż, która gdzieś nas dotyka, powiedziałabym mniej, ale producentów na przykład makaronów bardzo mocno, ale również oleju. Ukraina była jednym z największych, jest nadal i będzie, miejmy nadzieję, producentów oleju słonecznikowego i jakby no jego niedostępność powoduje też jakby wzrost cen wszystkich Olej na, na rynku. Pani prezes, kwestia zrównoważonego rozwoju, tej transformacji do dochodzenia do gospodarki zeroemisyjnej. Tutaj wiemy, że craft Heinz jest. Odważną korporacją, tak bym powiedział. Ogłosili Państwo, że planujecie obniżenie swojego śladu środowiskowego o połowę do 2030, a do 2050 osiąg chcecie osiągnąć cel net zero. Jakie inicjatywy stosujecie, aby te, te cele osiągnąć? I gdzie, gdzie będą największe nie chcę użyć słowa, wyzwania, tylko to, gdzie będą największe problemy, również biorąc pod uwagę to wszystko, co wziąłem przed chwilą. Rozmawiali o dostępności i kwestii, chociażby ile, ile z tych kosztów będzie można przerzucić faktycznie na, na koniec końców konsumenta? Na tym. Ja myślę, że my tą drogę w stronę takiego zrównoważonego rozwoju to rozpoczęliśmy już, bym powiedziała, 10 czy 15 lat temu to jest też wbrew pozorom dla wielu konsumentów niezrozumiały temat od strony producenta, jak wiele wyzwań idzie za tym, aby rzeczywiście być w stanie stworzyć produkty, które są e, zrównoważone. I ja może dam takich tutaj kilka przykładów. My po pierwsze skupiamy się już na współpracy z naszymi dostawcami. I wracając do tego naszego kochanego pomidora, e, przez lata jakby po pierwsze produkujemy nasiona pomidora, po drugie jakby inwestujemy w edukację rolników i współpracę jakby z dostawcami e, i, i producentami pomidorach w różnego rodzaju regionach oraz również bardzo mocno skupiamy się na um, rozwoju nowych rynków czy nowych miejsc, gdzie ten pomidor będzie produkowany. I na przykład biorąc pod układ, po, za przykład rynek hiszpański, przez 10 lat udało nam się zwiększyć, przy współpracy oczywiście naszych partnerów, jakby wydajność z hektara o 40%, tak, przy mniejszym zużyciu jakby wody, wody czy, czy też um, Różnego rodzaju innych środków, które są potrzebne do, do produkcji. Więc jakby ta współpraca w całym łańcuchu dostaw jest niezmiernie krytyczna, szczególnie jeżeli chodzi o produkty rolne. Drugą taką kwestią są opakowania i tutaj jakby my również zainwestowaliśmy w różnego rodzaju technologie, aby być w stanie produkować opakowania szczególnie plastikowe, które nadają się do recyklingu, albo opakowania, które zawierają recyklat, Samo w sobie. Natomiast, żeby też Państwo dobrze to zrozumieli, to są wielokrotnie 3-5-7 letnie badania w naszych centrach RD albo w Holandii, albo gdzieś tam powiedziałabym również w Stanach Zjednoczonych, dlatego że my jesteśmy również producentem żywności. Ta nasza butelka bezpośrednio dotyka również tego produktu, który jest w środku. I aby być w stanie wyprodukować opakowania zawierające recyklat, on również musi pochodzić z pewnego źródła, on musi być bezpieczny, on musi być ustabilizowany i tutaj też jest wymagana niesamowita współpraca z dostawcami, no i jakby naszego działu R&D i duże jakby inwestycje i nakłady po naszej stronie. No i genialnym przykładem jest to, że udało nam się jakby markę Pudliszki, nasz ketchup w tym roku jakby wyprodukować od, od lutego w pełni resaklowanej butelce razem jakby też, z nakrętką, natomiast no to była podróż, zajęło nam to prawie dwa lata, aby, abyśmy byli w stanie od strony jakby technologicznej, ale również zabezpieczenia potrzebnych nam surowców być w stanie to dostarczać. Jak, co się wydarzy w następnych krokach jakby braku dostępności pewnego rodzaju um, produktów, może się okazać, że krótkoterminowo będziemy musieli szukać jakby innych rozwiązań. Aby być w stanie zapewnić produkt konsumentowi. Z drugiej strony to nie zmienia naszej długoterminowej strategii, naszego zaangażowania w ten e, temat oraz e, jakby naszych wszystkich, bym powiedziała, e, wartości, które za tym idą, tak? Tak, może poza główną agendą, czy szefowie e, korporacji na poziomie globalnym dają sobie radę z wymówieniem pudliszki? <grymianie> Ci myślę, którzy pracują w Europie. Tak, oni, sz, sz, sz. oni jakby się nauczyli, bo jesteśmy jakby dużym rynkiem, dużą marką e, istotną dla nich, e, w, myślę, że na poziomie globalnym w Chicago miałabym wątpliwości. O oh my God. <grytanie> Portugalczycy by sobie radzili, bo mają te sz, właśnie. Um, gdzieś na samym początku dotknęliśmy kwestii y, zmiany trendu i wzrostu popularności. Y, y, Produktów roślinnych, więc chciałbym to, te, 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 ten wątek pogłębić. W 2021 roku Nielsen to potwierdza: rynek produktów roślinnych zanotował wzrost o 29,5%, prawie 30%, prawie 1 trzecią można powiedzieć, jeszcze uogólniając. 7% Polaków w wieku 18-29 to wegetarianie, 1% to weganie. Dwie trzecie Polaków i Polak, Polek i Polaków sięga podania w 100% roślinne regularnie, czyli co najmniej raz w miesiącu. Trend jest wyraźny. Jak Państwo sobie mm, z tym trendem radzą? Czy Państwo zamierzają mu się przeciwstawić, czy właśnie na nim popłynąć, poserfować na, na tej fali? E, a e, trudność jest taka, że na przykład e, ketchup jest związany z produktami mięsnymi bardzo często, prawda, w świadomości bardzo wielu Polaków. No więc tu jest jakieś napięcie. Jak sobie radzicie z tym? Ja myślę, że to są jakby dwa aspekty. Jeżeli chodzi o ten trend, to my bardzo mocno jakby w niego inwestujemy w tym momencie, szczególnie pod marką Heinz, tak jakby w, w, udało nam się również... Wylanczować już na rynkach Europy Zachodniej hamburgery pochodzące z fasoli, bo jakby w ogóle fasola Heinza jest jednym z takich korowych naszych produktów, szczególnie na rynku w UK, w związku z czym my jakby mamy cały zarówno dział R&D, ale jakby współpracujemy również ze startupami, czy mniejszymi jakby firmami, aby rozwijać Taki bym powiedziała, cały ręcz tych produktów wegańskich czy wegetariańskich, które są w tym momencie niedostępne jeszcze na rynku polskim. Większość naszych sosów również jest wegetariańska, tak jak na przykład ketchup. Natomiast na pytanie, czy tutaj widzimy jakiś konflikt, nie ten ketchup świetnie pasuje do Beyond Burgera, jak zarówno burgera mięsnego, jakby ta cała jakby produkcja w tym momencie i trend, który widzimy, jest również zastępowaniem. Smaków mięsa przez produkty roślinne, w związku z czym te wszystkie sosy, które my w tym momencie produkujemy, one świetnie pasują zarówno do, do burgerów, powiedziałabym, pochodzenia roślinnego, jak i burgerów pochodzenia mięsnego. Ja jeszcze chciałem kontynuować ten wątek właśnie wegetariański. Podliszki wprowadził do swojego, teraz pod marką Podliżki wprowadził do swojego portfolio zieloną kategorię. Przez zielone nie mam na myśli, że to ogólnie mówiąc zielony, tylko faktycznie jest, jest całkiem inny branding. Nie jest to taka czerwona czerwona mamy tutaj nie mamy. Jest klasyczny tutaj czerwony, a tutaj byłby, byłby zielony, byłaby zielona zakrętka i te, takie motywy bardziej zielone. Do tych klasycznych dan mięsnych dołączyły bezmięsne i to też jest pod takim tagiem odpowiedni dla wegetarian, tak? To też jak widzowie sobie. Wejdą do sklepu, gdzie Państwo jesteście dostępni, tudzież na stronę, to bardzo ładnie to widać. Można by postawić taką. Przewrotną tezę, że to jest odważny krok z perspektywy takiej tradycji właśnie y, 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 pudliczek. Jak polscy konsumenci zareagowali na te dania Wege? I czy naturalnie pytanie, czy trochę pani odpowiedziała, czy, czy planujecie państwo rozszerzanie tych kategorii? Konsumenci zareagowali rewelacyjnie na ten produkt. On sprzedaje się bardzo dobrze, natomiast to jest też inna docelowa grupa konsumentów niż ci, którzy kupują nasze klasyczne, powiedziałabym, y, flaczki, czy gołąbki, czy gołąbki, pulpety, czy te dania mięsne. To jest jakby kompletnie inna grupa um, docelowa. Natomiast jest bardzo duże zainteresowanie um, tymi, um, tymi produktami. Bardzo pozytywny jakby feedback od konsumentów. Zwiększyliśmy również range. Zaczęliśmy z czteroma um, um, jakby produktami. W tym momencie mamy ich sześć na rynku i zobaczymy, co jakby wydarzy się dalej. Może też powiem tak pokrótce: nasze w ogóle podejście do innowacji czy wprowadzania nowych produktów opiera się na takim powiedziałabym test and learn, czyli tak jak mówimy, my wprowadziliśmy cztery smaki, jakby uczymy się, jak konsument na to reaguje, i następnie albo rozszerzamy portfolio, albo będziemy zmniejszać, albo będziemy jakby wchodzić w innego rodzaju produkty, w zależności od tego, jakie feedbacki dostajemy od konsumentów, jak widzimy ta sprzedaż, jakby się rozwija.